Rozpoczynamy międzyszkolne igrzyska powiatu żarnowskiego. Pierwsze zawody z cyklu, sztafetowe biegi przełajowe. Długo czekaliśmy, by w normalnych warunkach móc przeprowadzać te zawody. To cieszy, że tak olbrzymia frekwencja, około 400 uczniów. I liczę na to, że kolejne zawody także będą tak godnie reprezentowane przez poszczególne szkoły i będzie nas coraz więcej. Witam bardzo serdecznie. Osuchów wita piękną pogodą i pięknymi terenami. Staraliśmy się jak mogliśmy, żeby ten dzień nie był deszczowy. W zdrowym ciele zdrowy duch i powiat żyrardowski sportem stoi. Dlatego mam nadzieję, że te zawody, które są inauguracją, to tylko początek, a przy kolejnych zawodach będzie nas jeszcze więcej, bo jak wiemy, dziś pierwsze zawody z cyklu międzyszkolnych igrzysk powiatu żyrardowskiego. Czyli nie tylko rozpoczęcie sztafetowych biegów, ale rozpoczynamy cały cykl i uczniowie, oczywiście mam nadzieję, że w tych kolejnych dyscyplinach także licznie zgromadzą się i będą rywalizowali. Kto przyjechał po zwycięstwo? Która szkoła wygra? To tego życzę. Niech zwycięży lepszy, wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze. Przyjechaliśmy z Żardowa ze szkoły numer 1. Mamy 4 drużyny. Łącznie jest 48 osób, które będą uczestniczyć. Klasy 4, 6, 7, 8. Edukacja odgrywa kluczową rolę w rozwoju każdego człowieka, ale to sport jest tym elementem edukacji, który mocno wypełnia. Uczy dyscypliny, uczy zdrowej rywalizacji, dlatego zawsze warto łączyć naukę i sport. I to staramy się czynić w powiecie żyrardowskim, stwarzając warunki młodym uczniom poszczególnych szkół do tego, by mogli występować na zawodach sportowych, właśnie by doskonalić swoje umiejętności, swoją dyscyplinę, motywację do tego, by osiągać jak najlepsze wyniki. Proces wspierania sportu trwa już wiele lat. Czynimy to poprzez organizację zawodów, ale także poprzez poprawianie infrastruktury sportowej i wyposażanie szkół w potrzebny sprzęt. To wszystko sprawia, że dziś możemy cieszyć się dużą frekwencją, ponieważ uczniowie chcą uczestniczyć w zawodach, chcą rozwijać się sportowo, a to cieszy. Przygotowanie bardzo, bardzo ogromne, bo tutaj dużo sportu jest w naszej szkole uprawianego. Tam różne, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy nawet jest. Moim zdaniem bardzo dobrze, że będzie więcej takich turniejów i oczekujemy ich przede wszystkim. Cieszę się bardzo, że potrafiliśmy w jakiś sposób zmobilizować się i ten cały miesiąc przygotowywać do tych zawodów. Dziewczyny, większość z klasy sportowej o profilu koszkówki, więc wybiegane, tak, ale oczywiście szykowaliśmy się. Już teraz biegną chłopcy z klas szóstych. Jest to dla nas bardzo, bardzo ważne, że potrafimy, my nauczyciele, trenerzy, wpoić dzieciakom, jak ważny jest sport w dzisiejszych czasach, żeby ich zaszczepić do tego, żeby w przyszłości nie mieli innych problemów, tylko pokochali ten sport i chcieli dla tego sportu jeszcze wiele, wiele zrobić. Od razu na samym początku mnie bolały nogi, ale czułam, że nie mogę zawieść drużyny i nadgoniłam parę osób i dostałyśmy 3. miejsce na podium. Myślę, że wszyscy dzisiaj na tych dzisiejszych zawodach pokonali swój lęk i zwyciężyli. Przygotowanie wszystkich uczestników moim zdaniem jest bardzo dobre. Poziom z zeszłego roku jest naprawdę rewelacyjny. Ktoś, jeżeli jest zaszczepiony, szczególnie w tej szkole podstawowej,
zaszczepiony w kierunku sportowym, czyli kocha wszelakie sporty, tak, to mu zostanie na pewno na całe życie. Między innymi to, że przyszły te dzieciaki tutaj biegać z nami, to już jest ta cząstka, ta ważna cząstka, żeby w nich zaszczepić to i myślę, że to im zostanie na całe życie. Biegamy, mamy dobre stanowisko, jesteśmy chyba na pierwszym miejscu. Dziewczyny dobrze pobiegły, mi się wydaje, że też dobrze pobiegłam. Miejsce trzecie, zapraszam na podium, Szkoła Podstawowa nr 6 Żyrardów. Miejsce drugie, Szkoła Podstawowa nr 4 Żyrardów. I zwycięża również Szkoła Podstawowa z Żyrardowa nr 3. Wielkie, wielkie brawa, zapraszamy. Poprosimy o dekoracje i fanfary. Wielkie brawa. Miejsce trzecie, Szkoła Podstawowa nr 1 z Żyrardowa. Zapraszamy na podium. Miejsce drugie, Szkoła Podstawowa nr 6 z Żyrardów. A zwycięża Szkoła Podstawowa nr 3 z Żyrardowa. Miejsce trzecie, zapraszamy reprezentantów i zawodników na podium. Szkoła Podstawowa nr 7 z Żyrardowa. Siódemka Żyrardów, miejsce trzecie, zapraszamy. Miejsce drugie, Szkoła Podstawowa w Mszczonowie. A zwycięża, no chyba tradycyjnie mogę powiedzieć, Szkoła Podstawowa nr 3 z Żyrardowa. Dzisiejsze zawody wyłoniły reprezentacje, które wezmą udział w kolejnym etapie, czyli w zawodach międzypowiatowych, które odbędą się w Kamionie koło Sochaczewa. Miejsce trzecie, zapraszam dziewczęta na podium, zespół szkół nr 2 z Żyrardowa. Miejsce drugie, zespół szkół nr 3 Wiskitki. I miejsce pierwsze, liceum ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Żyrardowie. Ogromne brawa, prosimy dziewczyny jeszcze o troszeczkę uśmiechu na twarzy. W kategorii chłopców mieliśmy 5 sztafet. Miejsce trzecie, zespół szkół nr 2 Żyrardów. Zapraszamy panowie na podium. Miejsce drugie, zespół szkół nr 3 Wiskitki. A zwycięża liceum ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Żyrardowie. Wielkie, wielkie brawa, prosimy o dekoracje. O dobrym przygotowaniu naszych zawodników fizycznym, wytrzymałościowym może świadczyć również to, że nasza obsługa medyczna nie miała dzisiaj zbyt wiele pracy. Można powiedzieć, że w ogóle nie musieli tutaj podejmować jakichś drastycznych interwencji. Bardzo dziękuję.